Witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa na naszym poniedziałkowym webinarze. Dzisiaj będzie bardzo ogólnie, ale jednocześnie będę poruszał rzeczy niezwykle ważne dla osób, które uczestniczą w projekcie Nature Day, których pasjonuje fitoterapia i medycyna fundamentalna. Dzisiaj opowiem o tym, kim jesteśmy i czym się zajmujemy, jakie są wyjątkowe cechy, jakie są wyjątkowe elementy funkcjonowania działalności Nature Day pod względem produktowym, produkcji najnowocześniejszych mieszanych ekstraktów roślinnych i projektów również dotyczących produktów dla zwierząt, produktów w systemie odchudzania czy dbałości o swój wygląd OptiChange, tak? I bardzo wiele różnych aspektów. Będę chciał troszkę przypomnieć, co to są za produkty i dlaczego są tak wyjątkowe, skąd bierze się ich siła działania, również patrząc na nie od strony produkcji, tak, produkty naturalne. Na początku chciałbym przypomnieć osobom, z którymi nie miałem wcześniej okazji się widzieć, spotkać czy rozmawiać. Łączę medycynę klasyczną, jestem lekarzem medycyny, który dodatkowo posiada zawód dietetyka, dietetyka klinicznego i jestem również, to jest też uprawnienie zawodowe, zielarzem fitoterapeutą. Pracuję nie tylko w projekcie Nature Day, uczestniczę też w projektach badań Instytutu Biotechnologii Medycyny Molekularnej w Gdańsku. Prowadzę też działalność społeczną, zajmuję się rozwojem medycyny ubezpieczeniowej, która pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach stanąć na nogi, tak, zdobyć finansowanie dla rehabilitacji. I na co dzień jestem również lekarzem, fitoterapeutą i dietetykiem, który przyjmuje pacjentów w Centrum Rozwoju Incorpore w Katowicach. Oczywiście osoby, które uczestniczą w projekcie Nature Day, mają możliwość, jeżeli ktoś chciałby skorzystać z konsultacji, troszeczkę tańszych konsultacji, które staram się zawsze w środy w Kaletach, w siedzibie Nature Day umożliwiać osobom z projektu Nature Day, także przypominam i zachęcam. Kim jesteśmy i czym się zajmujemy? Co to jest za projekt Nature Day? Co to są za produkty? Tak? O gabinecie fitoterapii i dietetyki Nature Day już wspominałem, także zapraszam. Żeby opowiedzieć o projekcie Nature Day, muszę Państwu powiedzieć, że tak naprawdę to od, myślę, że 10 lat bardzo aktywnie zajmuję się takim szeroko pojętym zdrowiem, opierając bardzo wiele elementów mojej pracy na medycynie naturalnej. I tu się pięknie spotkał projekt Nature Day, firma Nature Day, produkty Nature Day z tą moją działalnością parę lat temu. Dlatego kiedy połączyliśmy siły, stworzyłem elementy, dzięki którym w sposób prosty możemy zapamiętać, co powinniśmy stosować w swoim życiu czy w leczeniu chorób, żebyśmy byli zdrowi, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo zdrowia. I nie mówimy tutaj o lekach, mówimy tutaj o innych elementach zdrowotnych. I myślę, że większość z Państwa będzie ze mną się zgadzać, że zdrowa dieta, fitoterapia, aktywność fizyczna, walka ze stresem, czyli codzienny relaks oraz zdrowy sen to są fundamenty naszego zdrowia. Stąd połączenie tych rzeczy nazwałem medycyną fundamentalną, bo tak naprawdę bez nich, patrząc na wszystkie elementy i każdy z osobna jest stosowany łącznie, bez nich nie wyobrażam sobie zdrowia człowieka, jeżeli ktoś naprawdę o siebie dba. Kiedy zajrzyjcie w głąb strukturę produktów i ekstraktów Nature Day, zobaczycie, że za wszelką cenę projektujemy i produkujemy produkty z naturalnych ekstraktów roślinnych. Przede wszystkim naturalne ekstrakty roślinne. Co jest wyjątkowe, o czym parę razy dzisiaj sobie przypomnimy, są to bardzo mocne ekstrakty
zagęszczenie ich, czyli DER, czyli ilość tego surowca, który został użyty do produkcji tych ekstraktów, jest bardzo wysoka, od 10 do 1 do ponad 100 do 1. Receptury, czyli to, z jakich elementów zbudowane są produkty, są bardzo wyjątkowe. Pracuje nad tym zespół ekspertów różnych dziedzin medycznych, po to, żeby była synergia pomiędzy tymi elementami, żeby one działały w sposób wyjątkowy i żeby nie szkodziły. I co jest bardzo ważne, stosujemy naturalne wypełniacze, czyli nie ma dodatkowego dosypywania jakichś zbędnych wypełniaczy, żeby kapsułka była pełna. Tak? Tak to czasem bywa. W niektórych produktach, że tego aktywnego surowca jest troszkę, a reszta to jest jakiś tam proszek wypełniacz, żeby kapsułka była ciężka, żeby osoba, która będzie taką kapsułkę stosować, nie martwiła się, czemu ona jest pusta w środku. Tutaj nie, tutaj nie ma sztucznych wypełniaczy, tutaj są silne stężone ekstrakty i naturalne substancje. Żeby stworzyć produkty, podlegają one badaniom. Są to badania nad produktami etycznymi, które prowadzimy w dwóch niezależnych laboratoriach badawczych, nie wspominając już o tym, że najważniejsze produkty, na przykład probiotyk, jest badany w Instytucie, Narodowym Instytucie Leków, tak? Czyli jakieś ważne instytucje czy uniwersytety medyczne biorą udział w tworzeniu tych produktów, nadzorze nad nimi, merytorycznym nadzorze. Warto również wspomnieć, że od wielu lat, właściwie prawie od początku, kiedy mam przyjemność uczestniczyć w tym projekcie, współpracujemy z uczelniami medycznymi. Czy jest to Wydział Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny, czy też Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach. Kiedy tworzyliśmy produkty, zdałem sobie sprawę z tego, że produkty te dla osób, które pierwszy raz będą je widzieć, mogą być produktami bardzo skomplikowanymi. A zatem, żeby ułatwić Państwu pracę z produktami, a w dzisiejszych czasach przecież spotykamy się ze znajomymi w kawiarni, możemy wziąć laptopa czy tablet, czy nawet telefon, smartfona i w sposób naprawdę bardzo szybki i ułatwiony można znaleźć mieszanki ekstraktów Naturday, które nam mogą być najbardziej pomocne. W jaki sposób? Jeżeli wejdziemy na stronę Naturday, to zobaczycie Państwo u góry w menu zakładkę wyszukiwarka. I w tej wyszukiwarce klikamy sobie dolegliwość, która nas interesuje, a system poleca nam suplement, który warto suplementować u osoby, u której te dolegliwości występują. Kolejna rzecz. Chciałbym, żeby osoby, które są w Naturday, rozumiały, jak wysokiej jakości i jak bogate w substancje aktywne są ekstrakty, które stosujemy. My stosujemy ekstrakty suche. Ja za chwileczkę Państwu wytłumaczę, co to jest ekstrakt suchy. Dla porównania może być mokry, czyli nalewka będzie ekstraktem, gdzie będzie dużo substancji płynnej. Natomiast my mamy w kapsułkach proszek. I to się nazywa ekstrakt suchy. No ale słuchajcie, fitoterapia czy ziołolecznictwo może przecież opierać się na tym, że będziemy sobie pili herbatki. Słuchajcie, i to też działa. I te ekstrakty ziołowe, bo myślę, że każdy z nas sobie stosuje ekstrakty ziołowe, wiemy, że zioła podane w ten sposób są bardzo skuteczne. Ale dla nas to było za mało. My nie chcieliśmy mieszać suchych ziół po to, żebyście Państwo pili herbatkę. Chcieliśmy Wam dać to, co jest w środku, w komórce roślinnej, które jest najcenniejszą substancją aktywną dla nas, żebyśmy mogli je prawidłowo zastosować. I tu jest jedna ważna rzecz, żeby Państwu to uświadomić. Otóż, jeżeli Państwo sobie
byście chcieli użyć jakiejś rośliny, nawet ją zjeść. I bo przecież możemy sobie zrobić macerat, rozetrzeć sobie, nie wiem, melisę, miętę czy jakieś takie ziółka, które mamy w ogródku i sobie w zimnej, w chłodnej wodzie wypić taki macerat. I to będzie również działało. Natomiast, żeby wydobyć substancje aktywne z komórki roślinnej, a są różne substancje roślinne, rozpuszczalne w wodzie, czy rozpuszczalne na przykład w alkoholu, to jeszcze zanim dostaniemy się do tych substancji, dobrze jest zniszczyć albo rozciąć, albo jakoś przebić się przez ścianę komórkową. I słuchajcie, tu jest ważny element techniczny. Ściana komórkowa roślin zawiera celulozę. Człowiek nie trawi celulozy. Czyli dostanie się do czegokolwiek, co nie będzie niszczyło ściany komórkowej rośliny, z której chcemy wydobyć ekstrakty, bądź nie będzie przechodziło do środka i powodowało w jakiś sposób wyciągania substancji na zewnątrz przez celulozę, która zbuduje ścianę komórkową, to ilość tych substancji aktywnych będzie naprawdę niewielka. One będą działać. I teraz, żeby uzyskać efekt, my nie stosujemy suszonych ziół. My stosujemy stężone ekstrakty, gdzie najczęściej ekstrahentem jest alkohol, ale zwróćcie uwagę, że w produktach Nature Day nie ma alkoholowych ekstraktów. Są ekstrakty suche. Co zyskujemy? Zyskujemy dzięki temu wielokrotnie większą siłę mieszanki, którą będziemy stosować. I teraz uzyskujemy również pewien element i to jest, słuchajcie, to jest inwestycja w jakość. Na rynku dostępne są różne produkty o różnych stężeniach, zagęszczeń. I najpopularniejsze zagęszczenia to jest 4:1. Ale najczęściej jest 1:1, czyli ileś tam x surowca i z tego robi się jakiś ekstrakt. Nikt tego nie zagęszcza, po prostu takie się sprzedaje. Natomiast ekstrakty, jakie my stosujemy, czyli 10:1 do nawet 100:1, to są najdroższe i najtrudniej do pozyskania ekstrakty naturalne. Żebyście Państwo wiedzieli, że taki ekstrakt 10:1 nie jest 2 razy droższy od tego 5:1. On jest 3, a nawet więcej czasem razy droższy od tego ekstraktu. Czyli zobaczcie, my inwestujemy w jakość, stosując najbardziej zagęszczone ekstrakty, żebyśmy mogli dużo tych ekstraktów umieścić w kapsułce, żebyście za jednym razem dostali maksymalną możliwą dawkę tego zdrowia, która jest w tej kapsułce, w tych ekstraktach. Ponieważ dzisiaj jest Dzień Farmaceuty, więc ten slajd chciałem Państwu przypomnieć. Tu serdeczne pozdrowienia i życzenia wszelkiej pomyślności dla aptekarzy, dla farmaceutów. Ale też chciałem tak troszeczkę retorycznie zapytać. Zwróćcie uwagę, jest bardzo wielu wspaniałych farmaceutów, którzy nadal polecają naturalne ekstrakty, ale też troszeczkę chyba zapomnieliśmy w tej klasycznej farmacji o tym, że leki pierwotnie wywodzą się od ekstraktów roślinnych. Na przykład kwas salicylowy można otrzymać czy wyodrębnić z kory wierzby. I tak naprawdę pierwsza synteza chemiczna, która została przypadkowo zrobiona przez niemieckiego chemika Hermana Kolbego, tak naprawdę to od tamtych czasów, tak, zaczęła się historia farmacji, niestety tej chemicznej. No i troszeczkę ta wspaniała, naturalna farmacja odeszła w zapomnienie. A wielka szkoda, wielka szkoda. Trzeba o tym pamiętać. Jak Państwo zerkniecie na etykiety, na składy ekstraktów zawartych w preparatach, w kapsułkach, to zobaczycie, że w bardzo wielu przypadkach, w tych kierunkowych produktach
macie zawsze zastrzeżoną formułę, to jest cecha wyjątkowa produktu, oraz opis ekstraktu. W opisie możecie zobaczyć, jak powstawał ten ekstrakt, czyli jak zobaczycie, że mamy ekstrahent wodę i etanol, czyli alkohol, to w kapsułce już tego wody i etanolu nie ma. I to są właśnie ekstrakty suche. My te ekstrakty wyciągamy i pozbawiamy je tych rozpuszczalników. I widać tutaj na przykład, że ekstrakt z resweratrolu jest stukrotnie zagęszczony. Wchodzimy też, i to był też wspaniały moment rozwoju produktów Naturday, w pewne nisze. Na początku wydawało się, że to będzie nisza. Po co komu probiotyk w firmie, gdzie polecamy produkty w multi-level marketingu? Może zbyt trudny produkt, może niepotrzebny. Słuchajcie, to było zawsze moje marzenie, żeby taki produkt stworzyć, żebyśmy go mieli. I udało się, i zespół ekspertów pracował nad tym probiotykiem, czy synbiotykiem, czyli OptiProbio. Pierwotnie było ponad 30 wyselekcjonowanych zdrowych bakterii probiotycznych. Jest tam ogromna ilość, aż 450 miliardów kultur żywych bakterii. Ostatecznie po badaniach w Narodowym Instytucie Leków czy w innych ośrodkach klinicznych, na przykład OptiProbio był badany na przykład w Poznańskim Uniwersytecie Medycznym, pozostało 18 wyselekcjonowanych, synergicznie działających zdrowych bakterii probiotycznych. Jest dodany prebiotyk, czyli jedzenie dla tych bakterii, inulina, fruktooligosacharydy i cała i dodatkowe elementy, tak cynk, selen, witamina naturalnego pochodzenia, witamina B kompleks oraz błonnik witalny z nasion złotego lnu. Wspaniały produkt, słuchajcie, który okazał się strzałem w dziesiątkę, bo to jest od kilku lat jeden z najczęściej stosowanych preparatów Naturday i serdecznie go polecam. To nie jest dziwne i nie jest to dla mnie jakimś zaskoczeniem, że ten produkt jest popularny, dlatego że użyte tam bakterie mają bardzo szerokie działania prozdrowotne i będziemy dzisiaj tego rozwijać, ale zakres działania synbiotycznego tego preparatu jest bardzo szeroki. W tej chwili stosowanie synbiotyków i leczenie mikrobioty wchodzi właściwie w każdą dziedzinę medycyny. Bardzo popularne stosowanie jest synbiotyków w ginekologii, bardzo popularne jest stosowanie w psychiatrii, w neurologii. Także to już nie wspomnę o gastrologii czy gastroenterologii, tak, ale zwróćcie uwagę, że na przykład leczenie depresji bardzo intensywnie prowadzone są w tej chwili badania na zastosowanie odpowiedniego szczepu, rodzaju bakterii probiotycznych, które produkują neuroprzekaźniki, które potrafią dzięki połączeniu jelita mózg i właśnie tym neuroprzekaźnikom, które płyną sobie do mózgu, zmieniać, a nawet łagodzić depresję, tak? Czy inne choroby, słuchajcie, bo neuroprzekaźniki potrafią produkować na przykład dopaminę. Dopaminę, która jest niezbędna na przykład w leczeniu choroby Parkinsona. Także niezwykłe zagadnienie, bardzo ciekawe. No i moim zdaniem w tej chwili chyba najlepszy symbiotyk na świecie, który jest w naturze. Kto z Państwa pamięta, może są takie osoby, niech się przyznają, kto z Państwa pamięta, jakie były pierwsze kapsułki w Naturday? Czy możecie Państwo napisać, kto jest odważny, jakie były pierwsze kapsułki, jakie były w Naturday? Nie wiem, czy Państwo pamiętacie. Tak, hydroksyceluloza. To nie jest nic złego, to są powszechnie stosowane kapsułki. Ale wyobraźcie sobie, że w tym procesie dążenia do doskonałości udało się i
To było w ogóle niezwykłe, słuchajcie, bo myśmy mieli wyprodukowane produkty, ileś ich tam było w magazynie na stoku, a my za wszelką cenę szukaliśmy innowacji. I myśmy po prostu zmienili. Trzeba było surowiec, który był zawarty w tych preparatach, przekapsułkować i wszystkie nowe wtedy produkty zostały zmienione na kapsułki spirulinowe, słuchajcie. Czyli myśmy skończyli te produkty, które były z hydroksycelulozy, tak, z tlenkiem tytanu. Między innymi właśnie ze względu na tlenek tytanu chciałem się pozbyć tych preparatów. One były, zawartość ich była wspaniała, naprawdę cudowna i nic się nie zmieniło. Natomiast nie były doskonałe. Jak połączyliśmy kapsułki spirulinowe, słuchajcie, to są najlepsze kapsułki na świecie w tej chwili. Później jeszcze włączyliśmy przecież preparaty liposomalne, ale to są najlepsze kapsułki na świecie. Czyli zwróćcie uwagę, że nieustannie dążymy do tego, że jeżeli nawet na początku gdzieś nie osiągnęliśmy najlepszego produktu, jaki możemy sobie wyobrazić, to będziemy dążyć do tego, żeby ten produkt osiągnąć i żebyście go Państwo mieli dla siebie. Tutaj chcę tylko powiedzieć, żebyście Państwo wiedzieli, że preparaty ziołowe, czyli to, co mówiłem wcześniej, mogą mieć różną postać. I są ekstrakty płynne, tak? I wyciągi suche, extractum sicum, czyli takie, które my mamy w kapsułkach, one są pozbawione tych rozpuszczalników i ekstrahentów, których użyto do produkcji. Jest również to, ten wskaźnik DER, który jest na etykietach, czyli to zagęszczenie, ilość surowca użytego, to jest bardzo ważne. My mamy bardzo zagęszczone produkty, dzięki czemu Państwo, jak stosujecie jedną kapsułkę, macie bardzo dużo substancji aktywnych. Czyli przykładowe ekstrakty, zobaczcie. Resweratrol z winogron, witamina C z owoców dzikiej róży, tak? Czarna fasola, ananas czy beta-fitosterole. To są bardzo zagęszczone ekstrakty. To są też, Szanowni Państwo, potwornie drogie ekstrakty w zakupie. Co nie wiem, czy Państwo zauważyliście, bo możliwe, że w cenach Naturday Państwo tego nie zauważacie, ale muszę Państwu powiedzieć, że koszty produkcji i ceny surowców na rynku suplementów do fitoterapii i ekstraktów roślinnych, cena zwiększyła się co najmniej 30%. Co najmniej 30%, a są takie ekstrakty, w których cenach wzrosła o 100%. Tak? Także na razie te ceny chyba nie poszybowały w Naturday i super, natomiast zobaczcie też, że to ryzyko finansowe, które jest, firma wzięła na siebie w poczuciu odpowiedzialności, czyli kosztem własnego zysku, żebyście Państwo mieli stałą cenę. Wszystko, co tylko możemy, robimy, żebyście Państwo mieli najlepsze produkty w optymalnej cenie. Troszkę teraz przypomnę, jakie mamy grupy i jakie mamy sposoby po ekspozycji tych preparatów. Tutaj jest bardzo ważne, my mamy bardzo wiele kierunkowych, czyli wprost przeznaczonych do zastosowania w określonej sytuacji preparatów. Czyli mamy syropy, mamy kapsułki, mamy preparaty liposomalne, tak? Jest ich bardzo wiele. Można je sobie dowolnie grupować. My mamy też taką tabelkę, z której Państwo możecie korzystać, w której są pogrupowane produkty w zależności od ich przeznaczenia. No i mamy taką grupę, nazwijmy ją grupa produktów witalność, czyli mamy OptiSleep na poprawę jakości snu, OptiNeuroStress, tak, który zmniejsza napięcia codzienne nasze, żeby nam było troszeczkę łatwiej w tym stresie codziennym.
OptiMind, który wspomaga pamięć i koncentrację, OptiMigra, który stosujemy u osób z bólami głowy migrenowymi, tak? I OptiVital, syrop z gigantyczną dawką termogeników, czyli takich substancji, które pobudzają metabolizm w naszym organizmie. Mamy też grupę produktów ukierunkowanych, które działają na określone funkcje organizmu. Czyli mamy na przykład OptiCardio, jak sama nazwa wskazuje, dla osób, które chcą zadbać o swoje naczynia krwionośne i serce. Mamy OptiSugar dla osób, które chcą sobie regulować poziom cukru, czy mają cukrzycę typu drugiego, tak, i chciałyby się wspomagać. Czy na przykład OptiUro, mamy Cyklemen. Muszę Państwu powiedzieć, to nie jest produkt, który często trafia pod strzechy i który jest często stosowany. I wielka szkoda. Muszę Państwu powiedzieć, że ja mam bardzo wielu pacjentów, bardzo wiele pacjentek, które stosowały OptiCykl MN z fantastycznym skutkiem. Fantastycznym. I to dotyczy nie tylko kobiet młodszych, ale również kobiet w okresie menopauzalnym czy postmenopauzalnym. Grupa produktów odporność, czyli to, co tutaj już od początku mieliśmy, do tych produktów dokoptowaliśmy jeszcze OptiVircon, na temat którego niedawno mieliśmy też wykłady, czyli to ta nasza odporność, przygotowanie do jesieni i zimy. To jest OptiVircon jest, wiecie Państwo, też każdy ma jakieś swoje marzenia. I Vircon był takim moim kolejnym marzeniem w Nature Day. Chciałem mieć taki produkt, w którym włożę całe serce i umiejętność, żebyście Państwo mogli w ciągu 15 dni tak, takie turbo odporności dać, żeby w maksymalnie krótkim czasie ta wasza odporność była bardzo silna. I chyba się udało, słuchajcie, bo naprawdę nie tylko w COVID-zie, ale przy różnych problemach z odpornością widzę, że dzięki właśnie OptiVircon bardzo wiele osób potrafi sobie wzmocnić odporność. Też musicie Państwo wiedzieć jedną rzecz. Zastosowanie ekstraktów ziołowych, zastosowanie tego typu preparatów, to są preparaty, kiedy czasem pacjent nie jest w stanie, ja tego nie mówię w złej wierze, tylko mówię w takim dobrym aspekcie, nie jesteśmy w stanie tak naprawdę realnie docenić wartości tych produktów. Bo to jest coś takiego, że kiedy zastosujecie optymalnie preparaty ziołowe, to tak naprawdę zapobiegacie bardzo wielu dolegliwościom. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, że gdybyśmy ich nie zastosowali, moglibyśmy zachorować na różne choróbska, a my na nie nie zachorujemy. Czyli my nie mamy jak się ucieszyć z tego, że takie preparaty stosujemy. Ale chciałbym, żebyście Państwo mieli tą świadomość. Ja z mojej perspektywy lekarza, dietetyka i fitoterapeuty patrzę na te sukcesy, Państwa sukcesy zdrowotne, kiedy przychodzicie i mówicie, byłam czy byłam chora, i nie jestem. Lekarze mówili, że będę brała leki do końca życia i nie muszę brać leków. Też bardzo ważna rzecz. Zawsze konsultujemy czy diagnozujemy nasze choroby u lekarzy. Nigdy nie neguję tego, co mówią lekarze, ani nie podważam zastosowanych leków. Jeżeli pacjent się lepiej poczuje po ekstraktach ziołowych z Nature Day, zachęcam do tego, żeby jeżeli lekarz wypisał wam lekarstwa, pochwalcie się swoim sukcesem, i niech osobiście zmniejszy wam dawkę leku lub je odstawi. Czyli jeżeli zapisał wam leki lekarz, to niech je sam odstawi. To jest fantastyczna promocja ekstraktów roślinnych, żeby lekarze też mieli tą świadomość. Nie będą to nazywać w kategoriach cudów jak chcą, ale nie negujmy medycyny klasycznej, tylko łączmy ją i edukujmy. I to zachęcam również, żeby to była edukacja dla środowiska medycznego. Mamy fantastyczną grupę mobilność, zdrowe stawy, czyli w syropie mamy duże dawki substancji aktywnych, natomiast w kapsułkach
czyli mamy w syropie kolagen, glukozaminę, chondroityny, tak? Czyli te substancje, z których buduje się fizycznie staw. Natomiast muscle pain, arthro pain, flex pain zawiera mniejsze dawki tych substancji budulcowych, a więcej stymulujących tą regenerację. Czyli na przykład działających tam, gdzie mamy stan zapalny w stawie, lub tam, gdzie trzeba stymulować tą regenerację, na przykład po jakimś urazie. Tam to jest grupa mobilność. No i kolejne nowości, które się przecież nie tak dawno pojawiały. Mamy Omega Oleum Forte IQ. W samej nazwie zawarte jest bardzo wiele elementów. Nie wiem, czy Państwo zwróciliście. Nie jest to po prostu omega-3. Czyli mamy olej omega, forte, czyli bardzo silny IQ. Dlaczego dodatek IQ w omega oleum? Słuchajcie, kto mi powie, i zachęcam Państwa, żebyście mi napisali, dlaczego w nazwie omega oleum forte dodano IQ? Kto z Państwa wie? Pomóżcie mi. Dlaczego w omega oleum forte dodano nazwę IQ? Ktoś wie? No oczywiście, Paweł ma rację. Udowodniono, że wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 EPA, DHA nie tylko, że wpływają na rozwój mózgu w życiu płodowym, że są niezbędne do rozwoju i dojrzewania mózgu małego dziecka, to jeszcze udowodniono, że zastosowanie oleju omega-3 potrafi uchronić nas przed konsekwencjami choroby Alzheimera i na przykład u osób, które przeszły udar mózgu, czy mają jakieś problemy z funkcjonowaniem mózgu, regularne stosowanie olejów omega-3 poprawia myślenie, no i co by z tego nie wyniknąć, naszą aktualną inteligencję, tak? No bo jakbyśmy o siebie nie dbali, no to z wiekiem może być różnie z tą inteligencją, a czasem nawet ten niewłaściwy tryb życia może doprowadzić do tego, że praca naszego mózgu jest coraz słabsza. Natomiast omega oleum forte IQ pomaga nam w tym, żeby wzmacniać pracę naszego mózgu. Co jest niezwykłe w tym preparacie, słuchajcie, bo są przecież omega-3 kapsułki i to też polecam. Jeżeli ktoś z jakiegoś powodu nie mógłby stosować omega oleum, albo nie wiem, smak by mu nie odpowiadał, chociaż muszę Państwu powiedzieć, że w mojej lodówce jest omega-3 i optiprobio zawsze. To i oksy jeszcze, optioksy przyznaję. To są trzy takie produkty, które mam zawsze w lodówce. To tu jest ten element, to jest taka kropeczka nad i, ten smaczek tego produktu w cudzysłowie. To jest produkt, który jest konserwowany stuprocentowym olejowym, naturalnym ekstraktem z rozmarynu. Słuchajcie, to jest mistrzostwo świata. Natomiast omega-3 pochodzi z sardeli peruwiańskiej. Tak? Są antyoksydanty dodane z rokitnika i ekstrakty z kiełków pszenicy, tak? Czyli tokoferole. Zobaczcie, jaki to jest piękny produkt. Jak kto kogoś pasjonuje, no, słyszycie, że mnie to pasjonuje, tak, że to jest coś, czym ja naprawdę żyję. To jest świetny produkt. To jest świetny produkt i tutaj jego skład będzie bardzo pomagał osobom, które będą go stosowały. Czyli mówiliśmy już, że wspomaga pracę mózgu, ale nie tylko serca, naczyń krwionośnych. Tak? I ten cytrynowo-wiśniowy smak, słuchajcie, no jak ktoś nie lubi omegi-3, jak sobie spróbuje omega oleum, to możecie zobaczyć, że bardzo wiele osób, które niespecjalnie lubią smak tranu i omega-3, omega oleum będą traktowały naprawdę super, bo ten smak jest wybitny. No dobrze, teraz
trzy rodzaje oleju CBD. Słuchajcie, nie tylko, że przepiękne opakowania, nowy projekt opakowań, który się wtedy pojawił, jak wprowadzaliśmy olej CBD, to jeszcze trzy różne rodzaje połączeń tego oleju omega-3 10%. W rankingach produktów naturalnych, suplementów, oleje CBD wiodą prym, słuchajcie. To są w tej chwili najczęściej, chyba nie, może nie kupowane, to była w aptekach, to kupuje się różne dziwne rzeczy i nie będę tego nazywał. Mówię tu o medycynie takiej klasycznej, nie mówię o lekach, tylko o tych tak zwanych suplementach. To temat oleju CBD jest teraz najbardziej rozchwytywanym. To są najciekawsze produkty i też zwracam Państwu uwagę, słuchajcie, pomimo tego, że nam się wydaje, że my rozmawiamy o tym oleju CBD po raz kolejny, zapewniam Państwa, że temat stosowania oleju CBD nie jest tematem powszechnie znanym, nawet w środowisku lekarzy. I zachęcam do tego, żebyście Państwo rozmawiali o tych produktach z osobami, z którymi się spotykacie. I przypominam o tym, że mamy olej Power z ashwagandą, adaptogenem, czyli olej CBD i to jest full spektrum. Tam są kanabinoidy, tam jest ponad 100 aktywnych kanabinoidów, ponad 500 różnych substancji, które są w ekstrakcie full spektrum CBD, do czego dodaliśmy ashwagandę. Drugi nazywa się Relax z melatoniną i trzeci jest Classic, czyli sam olej CBD. Zobaczcie, mówię o kolejnym produkcie. Zobaczcie, jakie mamy szerokie portfolio produktów. Słuchajcie, codziennie moglibyście się spotykać z kimś innym i codziennie możecie z nim rozmawiać o innym produkcie, jakbyście chcieli. Także naprawdę portfolio produktów jest gigantyczne. Gigantyczne. Dobrze, są też produkty liposomalne. I słuchajcie, kosmetyki liposomalne, czyli najmłodsze dziecko Nature Day, powstały po to, żeby substancje aktywne z CBD wchłaniały się lepiej do skóry. Dlatego, że w badaniach kosmetologicznych nad liposomalną postacią oleju CBD okazało się, że wchłaniają się te substancje prawie 30% lepiej, jeżeli olej CBD czy substancje aktywne z CBD zamieni się w postać liposomalną, czyli zamknie się w takich lipidowych kuleczkach i ta postać liposomalna po prostu lepiej się wchłania. Nie wspominając już o tym, nie wiem jak Państwu się podobają, uwielbiam te kolory, piękne te produkty są i naprawdę pięknie pachną. Pięknie pachną. Na naszej konferencji wspomniałem też o tym, że jestem dumny z tego, że Nature Day patrzy na świat nie tylko oczami naszych ludzkich chorób, ale również tego, że nasi przyjaciele, nasze psy mogą być chore, tak? Czyli tak jak wspominałem o moim Dyzio, który z nami mieszka od kilku lat. Ja nigdy wcześniej nie miałem psa i dopiero dzięki niemu poznałem prawdziwą psią miłość. Słuchajcie, Nature Day stworzył też preparaty na stawy, tak, poprawiające mobilność i ruchomość stawów dla psów, jak również preparat, który stosujemy w celu wspomagania lepszego wsparcia trawienia i usuwania pasożytów, zabijania i wydalania pasożytów jelitowych u psów. Także warto o tym pamiętać, jak kochacie swoje psy, możecie zawsze również kupić preparaty, które zastosujecie u swoich milusińskich piesków. No i projekt, który w tym roku jest takim chyba najważniejszym elementem długofalowej strategii tego, żebyśmy wszyscy byli jeszcze piękniejsi i jeszcze zdrowsi. Zachęcam tutaj do tego, żeby dzielić się tą wiedzą o tych produktach z młodzieżą i młodymi ludźmi. Bardzo zachęcam, słuchajcie, bo takiego programu nie ma nikt. Czyli zdrowy styl życia z OptiChange. Zbilansowana dieta,
trening, suplementacja składająca się z trzech elementów, czyli Opti, Change, Detox, Slim i Model, tak? I do tego nauka relaksu, tak? Poprawa snu, czyli regeneracja, rekonwalescencja, jakby ktoś był chory, czyli regeneracja naszego organizmu. Słuchajcie, gigantyczna praca została w to włożona łącznie z tym, i mówię tutaj przecież o tym, czym się zajmujemy w Naturtej. Zobaczcie, to głowa boli, jak się tak reasumuje te wszystkie rzeczy i te projekty, które mamy, aż za dużo. Ale wyobraźcie sobie, że do projektu Opti Change jest stworzona aplikacja Naturtej. Przypominam, tylko mobilna aplikacja. I Karolina Stróż, którą osoby, które były na konferencji, miały okazję poznać osobiście, cały czas na Facebooku i na innych portalach społecznościowych pokazuje różne ćwiczenia, z których można korzystać, mając aplikację Naturtej. Więc zachęcajcie młodzież, coraz młodszych ludzi do tego, żeby byli z nami, żeby mogli sobie, jak dla nich zioła są za trudne albo nudne i nie interesują, żeby siebie odchudzali, dbali o siebie, żeby mieli piękniejszą skórę i żeby mogli dzięki Opti Change też polecać ten projekt Opti Change i Naturtej innym osobom. Czy ten aspekt dietetyki może być stosowany powszechnie? Czyli zioła w dietetyce. Słuchajcie, ja jestem dietetykiem i muszę Państwu powiedzieć, że dopiero łączenie tych trzech elementów, czyli medycyny klasycznej, dietetyki i fitoterapii, przyniosło mi takie wewnętrzne spełnienie. Jest bardzo wiele gotowych preparatów, które można stosować w dietetyce, czyli możecie też rozmawiać o produktach z dietetykami. Czyli mamy na przykład stres, wyrzut hormonów różnych, hormonów stresu, na przykład kortyzolu, i czy to może powodować jakieś problemy dietetyczne, jak ktoś jest w permanentnym stresie? No oczywiście, że tak. Więc jeżeli jakiś dietetyk czy dietetyczka chce pomóc swojemu pacjentowi, może polecać preparaty, na przykład Opti Neurostres. Jeżeli ktoś ma problemy z odchudzaniem, ma insulinooporność, to niech zastosuje sobie odpowiednią dietę pod okiem dietetyczki i niech zastosuje Opti Change, a jeżeli nie chce stosować całego programu, to niech pamięta, że jest Opti Vital w syropie i Opti Sugar, który poprawia profil glikemiczny. Ale jeżeli mamy zaburzenia wchłaniania w dietetyce, ktoś jest niedożywiony, ma jakieś problemy, to może sobie sięgnąć po Opti Liver z Opti Dex. A jeżeli jeszcze do tego dołoży Opti Probio, czyli probiotyk, to bardzo szybko uzyska fajne efekty, bo się po prostu te jelita zagoją i będzie lepsze wchłanianie. Ta tajemnica tego odchudzania, słuchajcie, już nie będę wchodził w szczegóły. Po to został stworzony Vital i Sugar, żeby nam było łatwiej dbać o gospodarkę insuliny w organizmie. Słuchajcie, jak jest za dużo insuliny, to ten organizm, można powiedzieć, że tyje z powietrza. Jak jest za dużo insuliny, a insulina produkuje tłuszcz, to nie może być glukagonu, czyli one są jakby przeciwstawnymi takimi hormonami endokrynnymi. Dopiero jak spada insulina, może pojawić się glukagon i on dopiero zaczyna palić tłuszcz. Taki jest podstawowy element relacji między insuliną i glukagonem. I po to powstał Opti Vital i Opti Sugar, żeby nam było łatwiej regulować gospodarkę glikemiczną i poziom insuliny. Teraz mówimy o tym, że stosujemy ekstrakty ziołowe. I bardzo wiele osób, szczególnie w środowisku lekarzy, neguje potrzebę stosowania preparatów naturalnych. I jednocześnie, szanowni Państwo, muszę powiedzieć, że jako naród, jako środowisko, obżeramy się lekami. Czy leki są tak bezpieczne i można je tak zupełnie bezkrytycznie stosować? Słuchajcie, przez te 5 lat w Naturtej
poza pojedynczymi przypadkami jakiegoś uczulenia na preparaty, i to nie takimi, że się to skończyło jakimś wstrząsem anafilaktycznym, jak to jest po lekach, tylko rzeczywiście jakimiś delikatnymi problemami, jakiś, gdzieś pojawiło się na skórze jakaś zmiana pojedyncza, czy ktoś się trochę źle poczuł i stwierdziliśmy, to nie ma sensu, jeżeli ktoś jest uczulony na jakiś składnik ziołowy, to nie ma sensu, żeby go brać. To przez 5 lat, słuchajcie, to były pojedyncze osoby. To wróćmy troszeczkę do chemii, którą stosujemy. I to jest slajd, słuchajcie, z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, który pokazuje częstość zgonów spowodowana różnymi truciznami. I bardzo wiele osób, nie znając tego slajdu, zapytanych o te najczęstsze zgony, pewnie wymieniłoby albo zatrucie grzybami, albo zatrucie alkoholem, albo zatrucie tlenkiem węgla. Mało kto w ogóle wie, że można zatruć się pestycydami albo wypić rozpuszczalnik. Słuchajcie, takie też gagatki się trafiają. Ale wracając do meritum. Instytut Medycyny Pracy w Łodzi opublikował dane, w którym pokazane jest, że 53,5% zgonów w Polsce w tym badaniu powodują leki. Więc miejmy ten szacunek do medycyny klasycznej i jak trzeba stosujmy leki, natomiast my ich po prostu nadużywamy, szanowni państwo. Stąd rola fitoterapii i rola dobrej suplementacji, najwyższej jakości suplementów w dzisiejszych czasach jest gigantyczna. My musimy zrównoważyć to, co się dzieje. Po prostu zrównoważyć. My się obżeramy lekami. Dlatego detoks jest jednym z kluczowych elementów programu Naturday. I mamy, proszę pamiętać, przypominamy się czasem, mamy specjalną kompozycję różnych produktów, które stosujemy w detoksie. Możemy je sobie łączyć, czyli na przykład możemy łączyć OptiDex z aloesem, kochani. Przecież my mamy piękny, wspaniały ekstrakt z aloesu, z witaminą C pochodzenia naturalnego do detoksu. Pamiętajcie, żeby takie oczyszczanie raz na pół roku sobie zafundować. Tak? No dobrze, szanowni państwo, to kilka slajdów na podsumowanie. Przypominamy sobie dzisiaj, kim jesteśmy i czym zajmujemy się w Naturday, patrząc na gigantyczne portfolio produktów. Ile pracy, ile zaangażowania, ile trudnych decyzji trzeba podejmować, żeby prowadzić firmę, która ma najwyższej jakości, najwyższej światowej jakości produkty i tak fajny profil produktowy. Staramy się za wszelką cenę, żeby stosować w produktach 100% naturalnych ekstraktów roślinnych, bez wypełniaczy i stabilizowane naturalnie. Zobaczcie, pamiętacie państwo, olej Omega Oleum Forte IQ, gdzie jako konserwant stosujemy rozmaryn. Tak? Mamy czystość farmaceutyczną produktów, czyli najwyższą czystość, jaką można sobie wyobrazić, standardy GMP i HACCP. Wszystkie receptury przygotowywane są przez zespół ekspertów, tak, żeby te mieszanki działały synergicznie, żeby rośliny tam zawarte się wspierały. Jednocześnie każdy z państwa, korzystając z wyszukiwarki, czy też korzystając ze swojej wiedzy i intuicji, ma do dyspozycji wysokospecjalistyczne produkty kierunkowe. Czyli możecie sobie wybrać, czy chcecie coś na wątrobę, tak jak tutaj OptiLiver, czy chcecie coś na serce, czyli mamy wysokospecjalistyczne, kierunkowe produkty. Mamy gigantyczną ilość wyselekcjonowanych, zagęszczonych, stężonych ekstraktów roślinnych, dzięki czemu mamy bardzo wysokie stężenia substancji aktywnych, dużą siłę działania. A w tym wszystkim, jeżeli potrafimy jeszcze umiejętnie to łączyć, mamy kompleksowe działanie,
które nie tylko zapobiega, ale i pomaga. Szanowni Państwo,